Ostatnia prosta przed drugą turą wyborów samorządowych i kampania wyborcza coraz ostrzejsza. W Mysłowicach ktoś miał napaść na osoby roznoszące materiały wyborcze. W Jaworznie zniszczono banery. Paweł Jędrusik. Do groźnego incydentu miało dojść w środę w Mysłowicach. Tam, zdaniem Doroty Konieczny-Simeli, osoby roznoszące gazetki wyborcze miały zostać napadnięte. Że to, co się stało wczoraj, to dla mnie jako kandydatki jest sytuacja naprawdę zdumiewająca. Incydent, który przez policję został zaklasyfikowany jako rozbój, czyli 2 do 15 lat pozbawienia wolności, to jest coś naprawdę niespotykanego. Dwóch mężczyzn podeszło do osób kolportujących moje gazetki, po prostu pod groźbą te gazetki zabrali. Takie działanie potępia obecny prezydent, który ubiega się o reelekcję, Dariusz Wójtowicz, choć nie wierzy, że do takiego zdarzenia doszło. Pani Dorota jest bardzo blisko związana z ludźmi, którzy wcześniej podobne działania prowadzili jako marketing wyborczy. Pan prezydent ówczesny bardzo przyjaźnił się z jej mężem, z jej ojcem i wydaje mi się, że to jest taki ciąg logiczny zdarzeń związanych z kampaniami wyborczymi. Najpierw nóż, później próba zniszczenia samochodu, a teraz napad na sztabowców. Ostra kampania trwa też w Jaworznie. Tam policja ustaliła już 4 osoby, które niszczyły banery wyborcze obydwu kandydatów ubiegających się o prezydencki fotel. Na zniszczone materiały Michał Kirkar odpowiedział w taki sposób. Kampania w Jaworznie jest tą brudną kampanią i to widać na każdym kroku, tym co jest w przestrzeni miejskiej publikowane, czy to w miejskich gazetach, czy to są różnego rodzaju ulotki, broszury, czy to co dzieje się w mediach społecznościowych. No my wychodzimy temu naprzeciw, uważamy, że kampania powinna być pozytywna i tak ową też prowadzimy. Jutro ostatni dzień wyborczych starć w walce o miasta. W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza.